You are about to witness the very exciting story of... It's an issue that almost nobody knows about. You know, it's actually very important. It's having a huge effect on rivers and lakes. A lot of damage being done all over the world, and on people too. Hundreds of people are being murdered over sand. Almost nobody's paying any attention to it. Wiecie, jaki trend zdefiniuje nadchodzące stulecie? Urbanizacja. W nadchodzących 10 latach do miast sprowadzi się 1 miliard nowych mieszkańców. Obecne tempo budowania drapaczy chmur jest 7-krotnie wyższe niż jeszcze 20 lat temu. Tylko w Chinach do 2025 roku znajdować się będzie 220 miast, których populacja wynosi co najmniej 1 milion, a być może nawet więcej. Ogarnijcie to. Pomiędzy 2011 a 2013 roku w Chinach zużyto więcej betonu niż w Stanach Zjednoczonych w całym XX wieku. A wiecie, co jest kluczowym elementem betonu? Jest nim piasek. Naturalne kruszywo, czyli piach i żwir, jest drugim, najbardziej eksploatowanym po wodzie, zasobem. I właśnie zaczyna nam go brakować. Szacuje się, że obecnie każdego roku ludzkość wydobywa i zużywa ponad 40 miliardów ton kruszywa. To jest 2-krotnie więcej niż masa wszystkich osadów przenoszonych rocznie przez wszystkie rzeki świata. Tempo wydobycia piasku nijak ma się do tempa, w jakim natura jest w stanie go odnawiać. Oficjalne szacunki wydobycia piachu i żwiru są i tak dość zachowawcze. Znaczna część wydobycia nie jest raportowana. You have these gangs, they call them the sand mafia in India, take over a piece of land or start mining, tearing up the bottom of a river or a lake, and if you get in their way, they'll just kill you. I know that there's illegal sand mining happening in dozens of countries around the world, many, many, many countries. I know that there has been violence, lethal violence, people killed in at least half a dozen countries around the world. And estimates are that it's, you know, it's a black market in sand worth probably billions of American dollars. Jak to możliwe, że brakuje nam piasku? Czemu nie możemy po prostu wywieźć go z Sahary? Ano dlatego, że piasek z pustyni nie nadaje się do wykorzystania w budownictwie. Jego ziarna, smagane wiatrem przez tysiące lat, są zbyt gładkie, by zazębiać się ze sobą i być elementem mas, których zadaniem jest spajanie. W budownictwie potrzeba piasku o większych, nieregularnych ziarnach, a ten pozyskiwany jest na przykład z dna zbiorników wodnych, jezior, rzek i mórz. One of the rivers that's being most heavily affected by sand mining is the Mekong River in Southeast Asia. Right? It goes through 8 different countries, China, Laos, several countries, finally gets to Vietnam and turns into the Mekong Delta. Delta Mekongu zamieszkuje około 20 milionów ludzi, z których znaczna część para się rolnictwem. Szacuje się, że sama Delta Mekongu wykarmia ponad połowę z niemal 100 milionów Wietnamczyków. Tutejsze łowiska są jednymi z najbardziej produktywnych na świecie. Because there's so much sand being taken out of the river, the Mekong Delta is starting to shrink. It's not being maintained. And the Mekong Delta is where something like half of all of Southeast Asia gets their rice. Now, if the Mekong Delta were to disappear, all of a sudden that would mean millions and millions of people would lose their supply of rice. That would create, you know, enormous problems and enormous instability all throughout Southeast Asia, which in turn affects everybody, really. Szacuje się, że w ostatnich latach z dna Mekongu pozyskiwano ponad 40 milionów metrów sześciennych piasku każdego roku. Barki, takie jak ta, wypompowują piasek z dna i transportują go kanałami do Ho Chi Minh, największego i wciąż rozrastającego się miasta w Wietnamie. Do niedawna część piasku sprzedawano też do Singapuru, który, nie mając się już gdzie rozrastać, usypuje sztuczny ląd ze żwiru i piachu. W normalnych warunkach woda niosłaby ze sobą osad, a akumulacja tego osadu zabezpieczałaby ląd przed niszczeniem. Jeśli tego piasku i osadu nie ma, to woda wcina się w głąb lądu i podmywa go. A to stanowi zagrożenie dla dziesiątek tysięcy domów, które są tutaj ulokowane tuż przy brzegu. Dotychczas w samym Wietnamie relokowano już z tej przyczyny 1200 rodzin, a tutejszy rząd szacuje, że ten sam los czeka jeszcze mniej więcej około 500 000 osób. Is the damage being done by sand mining is at its worst in developing countries, but it also, it affects every country on earth
digs up sand to make concrete with everywhere. And everywhere there's at least, that inflicts at least some environmental damage. Wydobywanie piachu z dna zbiorników wodnych zabija przydatne organizmy i niszczy nisze, które są ich domem. Dodatkowo osady podniesione z dna sprawiają, że na ogromnych przestrzeniach woda staje się mętna i nie przepuszcza światła słonecznego. To utrudnia życie organizmom, które są fotosyntetyczne, ale też sprawia, że drapieżniki mają utrudnione żerowanie. Prowadzi to do tego, że zarówno poziom biomasy, jak i bioróżnorodności obniżają się, a to nie pozostaje bez skutku dla lokalnych społeczności, dla których taka sytuacja oznacza nieraz utratę źródła dochodu. Tutaj ci rybacy potwierdzają, że w ostatnich latach wielkość połowów drastycznie spadła. There's so much anger about that in Vietnam that I've heard about vigilante groups where villagers get themselves together and have been going around and just beating up the sand miners to try to get them to stop. Szczerze, to rozwiązanie tego problemu, na pewno łatwe rozwiązanie tego problemu, nie majaczy na horyzoncie. Są miejsca na świecie, gdzie z uwagi na to, że handel piaskiem stał się tak lukratywny, ten interes po prostu przejęły mafie. W innych miejscach, takich jak tutaj, jak w Wietnamie, oficjalom nieraz bardziej opłaca się brać łapówki od ludzi, którzy prowadzą tego typu nielegalne interesy, niż zająć się problemem u źródła. Really, if you ask me, the only real long-term solution is to kind of reframe the question, because it's not really just about sand, right? We've heard this before. We know that we're running out of fresh water. We're cutting down too many trees. We're taking too many fish out of the oceans. And now come to find out we're using too much sand of all things, right? They're all symptoms of the same problem, which is that we're just consuming too much. You can see, like, human life, we can survive very well without everybody having to own a car and without everybody living in a 4-bedroom house. And not everybody needs, you know, 27 pairs of jeans. But if we can really reduce the number of people who own private cars, you can make parking lots smaller, you can make highways smaller, you can make bridges smaller. Everything can be made using fewer resources, really without affecting your quality of life. Okej, na dzisiaj ode mnie to wszystko. To był pierwszy film, jaki nakręciliśmy w Wietnamie. Postanowiliśmy dać sobie taki zawodowy challenge i wypuściliśmy się w świat po to, żeby robić filmy nie tylko zza biurka, ale też z miejsc, w których te problemy, o których chcemy rozmawiać, się aktualnie wydarzają. Jesteśmy w Wietnamie, będziemy jeszcze w kilku innych krajach, przede wszystkim Azji Południowo-Wschodniej i chcę robić więcej takich filmów jak ten, więc mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak było, to zostawcie łapkę w górę, podajcie go dalej swoim znajomym i subskrybujcie ten kanał i widzimy się niedługo. Buzi!